Pragniemy przejść tą drogę krzyżową. Prosimy Cię, Maryjo, pokorna, cicha, słuchająca i wypełniająca słowo Boga Ojca. Maryjo, w tej drodze krzyżowej ucz nas zawierzenia się Bogu. Ucz nas pełnienia Jego świętej woli. Maryjo, Matko z Fatimy, naucz nas iść wiernie drogą krzyżową. Naucz nas wypełniać wolę Bożą, ofiarować się Bogu, a przez Boga za tych wszystkich, którzy jeszcze nie znają Ciebie i Twojego Syna, aby jak najszybciej doszli do tego zdroju miłości, zdroju miłosierdzia Bożego. Niech ta droga krzyżowa, Maryjo, z Tobą i Twym Synem napełnia nas Twoim błogosławieństwem, wypełnia nas miłością, wzmacnia w nas wiarę, nadzieję i miłość. Amen. Maryjo, pełna wiary, pokory, cichości, słuchała Świętego Ducha i czekała cierpliwie. Naucz mnie takim być, cierpliwym, łagodnym. Mamo, oddaję się Tobie pod opiekę. Droga krzyżowa z Matką Bożą z Fatimy. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ta scena skazania jest nam dobrze znana. To codzienna kronika wypadków. Jednak nie daje nam spokoju pewne pytanie. Dlaczego skazanie Boga jest możliwe? Dlaczego Bóg, który jest wszechmocny, ukazuje się w szacie słabości? Dlaczego Bóg pozwala się niszczyć przez pychę i wszechwładzę oraz ludzką arogancję? Dlaczego Bóg milczy? Milczenie Boga nas dręczy, jest dla nas próbą, ale jest także oczyszczeniem naszego pośpiechu. Jest lekarstwem na nasze pragnienie zemsty. Milczenie Boga jest ziemią, gdzie umiera nasza pycha, a rozkwita prawdziwa wiara. Wiara pokorna, wiara, która nie stawia Bogu pytań, ale powierza się Mu z ufnością dziecka. Powierz Mu się z ufnością, jak Maryja. Matko z Fatimy, Ty, która byłaś tam z dziećmi w Fatimie i jesteś obecna tu, na tej drodze krzyżowej, uproś dla naszych serc żywą wiarę. Niech anioł, który ukazał się dzieciom z Fatimy i przy nas będzie, niech słowa, które przekazał
Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, wypełnią teraz nasze serca. Gdy zbliżał się do nas, powiedział: Nie bójcie się, jestem aniołem pokoju. Módlcie się. Nie bójcie się, jestem aniołem pokoju. W tej drodze krzyżowej prośmy Maryję o pokój na świecie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Podczas męki Chrystusa rozpętała się nienawiść, nasza nienawiść, nienawiść całej ludzkości. W męce Chrystusa naszą złością odpowiedzieliśmy na dobroć. Nasza pycha wybuchła gniewem wobec pokory. Nasz rozkład dał się odczuć wobec świetlistej przejrzystości Boga. I tak my staliśmy się krzyżem Boga. My, głupio zbuntowani naszymi absurdalnymi grzechami, wznieśliśmy krzyż naszej niecierpliwości i naszego niezadowolenia. Stworzyliśmy sobie karę. Ale Bóg bierze krzyż na swoje ramiona, nasz krzyż, i rzuca nam wyzwanie potęgą swojej miłości. Bóg bierze krzyż. W tym krzyżu jest obecna nasza Pani z Fatimy. Ona zawsze jest tam, gdzie jej Syn. Ona zawsze jest tam, gdzie ból i cierpienie. To ona zeszła na ziemię, by objawić swoją obecnością miłość do nas, do naszych serc, przez spotkanie z pastuszkami z Fatimy. To ona, Maryja, mówi do nas dzisiaj, tak samo jak mówiła w Fatimie, mówi do Ciebie i do mnie. Nie trać odwagi, nie opuszczę Cię nigdy. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi Cię do Boga. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Według ludzkiego rozumu Bóg nie może upaść, a jednak upada. Dlaczego? Nie może to być znak słabości, ale tylko znak miłości, przesłanie miłości do nas. Upadając pod ciężarem krzyża, Jezus przypomina nam, że grzech ciąży, grzech poniża i niszczy, grzech karze i szkodzi. Dlatego grzech jest złem. Ale Bóg nas kocha
i chce naszego dobra, a miłość skłania Go, by wołał do głuchych, do nas, którzy nie chcemy słuchać. Porzućcie grzech, bo wam szkodzi. Zabiera wam pokój i radość. Odbiera wam życie i wysusza w waszym wnętrzu źródło wolności i godności. Porzućcie grzech, porzućcie. Maryja z Fatimy mówi do ciebie, mówi do mnie, porzuć grzech, abyś mógł doświadczyć obecności mojego Syna i mojej. To Maryja zaprasza nas do modlitwy, która zwycięża grzech, która pokona szatana. Tą modlitwą jest różaniec. W pierwszym objawieniu 13 maja 1917 roku powie: odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny. Wojna, która również toczy się w naszych sercach. Ciągła walka dobra ze złem. Maryjo, Pani z Fatimy, wlej w nasze serca pragnienie codziennej modlitwy, by zło dobrem zwyciężać. Byśmy jaśnieli krzyżem Jezusa, Twojego Syna. I w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, mówi Pani z Fatimy. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któreś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Każda matka jest uosobieniem miłości, jest mieszkaniem delikatności, jest wiernością, która nie porzuca, ponieważ prawdziwa matka kocha, nawet jeśli sama nie jest kochana. Maryja jest matką, w niej kobiecość nie zna cienia, a miłości nie zatruwają przypływy egoizmu, które zniewalałyby i zamykały serce. Maryja jest matką, jej serce wiernie trwa przy sercu Syna i cierpi, i dźwiga krzyż, i czuje we własnym ciele wszystkie rany ciała Syna. Maryja jest matką i pozostaje matką dla nas na zawsze. Maryjo, Matko z Fatimy, Ty, która każdego z nas ukochałaś, Ty, która kochasz grzesznika, która cierpisz, gdy ranimy Twojego Syna, a jednocześnie modlisz się i pragniesz nawrócenia każdego człowieka, to Ty, Pani z Fatimy, mówisz: ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie, zwłaszcza gdy będziecie czynić jakąś ofiarę. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Maryjo, naucz nas kochać w krzyżu, tak jak Ty. I w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, mówi Pani z Fatimy. Który
za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szymonie z Cyreny, jesteś małym, biednym, nieznanym wieśniakiem, o którym nie opowiadają księgi historii, a jednak to Ty tworzysz historię. Napisałeś jeden z najpiękniejszych rozdziałów historii ludzkości. Dźwigasz krzyż drugiego. Unosisz szubienniczą belkę i nie pozwalasz, by zgniotła ofiarę. Ty przywracasz godność każdemu z nas, przypominając nam, że jesteśmy sobą tylko, gdy nie myślimy o sobie. Przypominasz nam, że Chrystus nas oczekuje na drodze, na półpiętrze, w szpitalu, w więzieniu, na peryferiach naszych miast. Chrystus nas czeka. Czy Go poznamy? Pomożemy Mu? Czy też pomrzemy w naszym egoizmie? Maryja z Fatimy nieustannie zaprasza nas do bycia Cyrenejczykami, pomocnikami Chrystusa, który mieszka w sercu osoby, z którą się spotykasz, osoby samotnej, opuszczonej, biednej i skrzywdzonej. To ona, Maryja, prosi Boga za nami, by serca nasze nie były twardymi i zamkniętymi, ale by serca nasze biły w rytm serca Jezusa, a tym samym otwierały się i rozdawały miłość, a miłością jest Bóg. I w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, mówi Pani z Fatimy. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oblicze Jezusa jest spotniałe, skrwawione, wzgardliwie oplute. Kto odważy się zbliżyć? Kobieta. Kobieta wychodzi na scenę, niosąc zapaloną lampkę człowieczeństwa i ociera twarz i odnajduje oblicze. Jakże wiele osób pozostaje bez twarzy, jakże wiele osób jest zepchniętych na margines życia, na samotne wygnanie, w obojętność, która zabija obojętnych. Albowiem żyje tylko ten, kto płonie z miłości i pochyla się nad cierpiącym Chrystusem i czeka w tym, kto cierpi, dzisiaj. Tak, dzisiaj, bo jutro będzie za późno. Matko z Fatimy, ze złożonymi dłońmi, w których trzymasz różaniec,
Matko z Fatimy, w szatach utkanych ze światła, w białej tunice i płaszczem ze złota, którego rąbek okrywa Twoją głowę. Matko z Fatimy, oślepiająca światłem potęgi, daj, aby i nasze twarze zapłonęły blaskiem człowieczeństwa, niosącym zapaloną pochodnią wiary, nadziei i miłości do tych zapomnianych, opuszczonych, bez twarzy. Daj, Maryjo, abyśmy miłością ocierali twarz drugiego człowieka i odnajdywali w nim oblicze Chrystusa. I w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, mówi Pani z Fatimy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Drugi upadek pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nasza arogancja, przemoc i niesprawiedliwość ciążą na ciele Chrystusa. Ciążą. I Chrystus jeszcze raz upada, by ukazać nam nieznośny ciężar naszego grzechu. Ale co dziś nade wszystko godzi w święte ciało Chrystusa? Z pewnością bolesną męką Boga jest atak na rodzinę. Wydaje się, że mamy do czynienia z jakimś antypoczątkiem, antyplanem, z diaboliczną pychą, która zamierza zmieść rodzinę. Człowiek chciałby na nowo wymyślić człowieczeństwo, zmieniając reguły samego życia, reguły nadane przez Boga. A jednak zastępowanie Boga, nie będąc Bogiem, jest bezgraniczną bezczelnością, jest najbardziej niebezpieczną awanturą. Upadek Chrystusa otwiera nam oczy i pozwala nam ponownie dostrzec piękne oblicze, prawdziwe i święte oblicze rodziny. Oblicze rodziny, którego wszyscy potrzebujemy. Obok słońca zobaczyli pojawiającego się świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus oraz Matkę Boską Różańcową. Była to święta rodzina. Maryja była ubrana w białe szaty i w niebieski płaszcz. Święty Józef także był ubrany na biało. Natomiast dzieciątko Jezus miało okrycie w jasno-czerwonym kolorze. Święty Józef pobłogosławił tłum, wykonując trzykrotnie znak krzyża. Święta Rodzino, ukazująca się pastuszkom z Fatimy, w tej drodze krzyżowej ofiarujemy swoje rodziny i rodziny świata całego i duchowo wszczepiamy w święty krzyż Chrystusa, który jest naszym zbawieniem. I w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, mówi Pani z Fatimy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała,
wiosna, przeczaj się za nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Płacz jerozolimskich matek wypełnia litością drogę skazańca. Łagodzi okrucieństwo egzekucji i przypomina nam, że wszyscy jesteśmy dziećmi. Dziećmi, które opuściły matczyne ramiona. Jednak płacz matek jerozolimskich to tylko mała kropla rzeki łez wylanych przez matki. Matki ukrzyżowanych, matki zabójców, matki narkomanów, matki terrorystów, matki gwałcicieli, matki szaleńców, ale zawsze matki. Jednak płacz nie wystarcza. Płacz powinien przelać się w miłość, co wychowuje, w męstwo, co prowadzi, w surowość, co napomina, w dialog, co buduje, w obecność, co przemawia. Łzy muszą zapobiec nowym łzom. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga. Po chwili Matka Boża dodała: gdy odmawiacie różaniec, powtarzajcie po każdej tajemnicy: o mój Jezu, przebacz nam, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej tego potrzebują. Matko z Fatimy, krew Twojego Syna to źródło miłości. Niech nasze serca i serca wszystkich ludzi zostaną teraz w niej zanurzone. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któreś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Paschal słusznie zauważył: Jezus będzie konał aż do skończenia świata. Nie wolno nam spać przez ten czas. Ale gdzie kona Jezus obecnie? Podział świata na rejony dobrobytu i na rejony nędzy. Oto konanie Jezusa dzisiaj. Świat bowiem zbudowany jest z dwóch izb. W jednej izbie się marnotrawi, a w drugiej umiera. W jednej się umiera z obfitości, w drugiej się umiera z niedostatku. W jednej obawia się otyłości, a w drugiej przyzywa miłosierdzia. Dlaczego nie otwieramy drzwi? Dlaczego nie otworzymy jednego stołu? Dlaczego nie rozumiemy, że ubodzy
stanowią kurację dla bogatych. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego jesteśmy tak ślepi? Miliony ludzi zginęły w obozach zagłady stworzonych przez komunizm i nazizm. Ideologie, które wywołały straszliwe wojny XX wieku. Wojna zmierza ku końcowi. Lecz jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, wybuchnie druga, jeszcze gorsza. Mówi pani z Fatimy w objawieniu 13 lipca 1917 roku. 1 września 1939 roku niemieckie wojska przekroczyły granicę Rzeczpospolitej Polskiej. W ten sposób przepowiedziana przez Matkę Bożą II wojna światowa rozpoczęła się. Pani z Fatimy mówi dzisiaj do Ciebie i do mnie. Jednych uzdrowię, innych nie. Trzeba, aby się poprawili i prosili o przebaczenie swoich grzechów. Niech nie obrażają więcej Boga, naszego Pana, który już i tak jest bardzo obrażany. Idąc dalej tą drogą krzyżową, prosimy Cię, Jezu, przez Twój święty krzyż o łaskę przebaczenia. I w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Mówi pani z Fatimy. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I te, któreś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 10. Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Żołnierze zwlekają tunikę z Jezusa z gwałtownością złodziei i próbują ukraść Mu także wstyd i godność. Ale Jezus jest wstydem. Jezus jest godnością człowieka i jego ciała. I tak upokorzone ciało Chrystusa staje się oskarżeniem wszystkich upokorzeń ludzkiego ciała, stworzonego przez Boga jako oblicze duszy i język wyrażający miłość. Ale dzisiaj ciało bywa często sprzedawane i kupowane na ulicach miast, na telewizyjnym bruku, w domach, które stają się ulicami. Kiedyż zrozumiemy, że zabijamy miłość? Kiedyż zrozumiemy, że bez czystości ciało nie może żyć ani rodzić życia? Grzechy, które prowadzą najwięcej dusz do piekła, są to grzechy cielesne. Przyjdą mody, które będą bardzo obrażać Pana Jezusa. Osoby, które służą Bogu, nie powinny ulegać modzie. Kościół nie ulega modzie. Pan Jezus jest zawsze taki sam. Grzechy świata są ogromne. Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, uczyniliby wszystko, aby zmienić sposób życia. Ludzie skazują się na potępienie, ponieważ nie myślą o śmierci Pana Jezusa i nie czynią pokuty. Wiele małżeństw jest złych, nie podobają się Panu Jezusowi
i nie są z Boga. Maria, Maria z Fatimy do Hiacynty. Matko z Fatimy, w krzyżu Twojego Syna zanurzamy naszą cielesność, abyśmy byli znakiem czystości duszy i ciała i z gorliwością dzieci Bożych dawali świadectwo piękna bycia czystymi w Bogu. I w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, mówi Pani z Fatimy. Któryś ze nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i te, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Te ręce, które błogosławiły wszystkich, teraz są przygwożdżone do krzyża. Te stopy, które tyle wędrowały, by rozsiewać nadzieję i miłość, teraz są przytwierdzone do szubienicy. Dlaczego, o Panie, z miłości? Dlaczego męka? Z miłości. Dlaczego krzyż? Z miłości. Dlaczego, Panie, nie stąpiłeś z krzyża, czyniąc zadość naszym prowokacjom? Nie stąpiłem z krzyża, bo w przeciwnym razie uświęciłbym siłę jako Panią Świata, gdy tymczasem to miłość jest jedyną siłą, która może zmienić świat. Dlaczego, Panie, ta straszliwa cena? Abym Wam powiedzieć, że Bóg jest miłością, nieskończoną miłością, miłością wszechmocną. Uwierzycie mi. Przed odejściem Hiacynty do nieba jej opiekunka zanotowała słowa: Matko moja, módl się za grzeszników, módl się dużo za księży, módl się dużo za zakonników. Księża powinni się zajmować wyłącznie sprawami Kościoła. Księża powinni być czyści, bardzo czyści. Nieposłuszeństwo księży i zakonników wobec ich przełożonych i wobec Ojca Świętego bardzo obraża Pana Jezusa. Matko moja, módl się dużo za rządy. Biada tym, którzy prześladują religię naszego Pana. Pani z Fatimy, w krzyżu Twojego Syna, w Jego przynajdroższej krwi, zanurzamy dusze kapłańskie i zakonne, by również te ręce, które błogosławią, zostały zespolone z krzyżem Chrystusa i żeby one przyniosły światu zbawienie. I w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, mówi Pani z Fatimy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż
i mękę swoją, świat odkupić raczył. Człowiek głupio myślał, Bóg umarł. A jeśli Bóg umarł, kto jeszcze może nam dać życie? Jeśli umiera Bóg, czym jest życie? Życie jest miłością. A zatem krzyż nie jest śmiercią Boga, ale chwilą, w której pęka krucha skorupa człowieczeństwa przyjętego przez Boga i wzbiera fala miłości, która odnawia ludzkość. Z krzyża wyrasta nowe życie szafła. Z krzyża wyrasta nawrócenie Augustyna. Z krzyża wyrasta szczęśliwe ubóstwo Franciszka z Asyżu. Z krzyża wyrasta promieniująca dobroć Wincentego a Paulo. Z krzyża wyrasta heroizm Maksymiliana Kolbe. Z krzyża wyrasta cudowna miłość Matki Teresy z Kalkuty. Z krzyża wyrasta odwaga Jana Pawła II. Z krzyża wyrasta rewolucja miłości. Dlatego krzyż nie jest śmiercią Boga, ale narodzinami Jego miłości w świecie. Błogosławiony niech będzie krzyż Chrystusa. Wielu ludzi zauważyło, że ich ubrania przemoknięte deszczem od razu wyschły. Cud słońca został także zaobserwowany przez wielu świadków znajdujących się poza miejscem objawień. Matko z Fatimy, cud słońca, w którym jesteś Ty, promieniem światłości i miłości i cud krzyża, światło zbawienia, które zwyciężyło śmierć. Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus. Cud naszych narodzin ze śmierci do życia. W tej drodze krzyżowej prosimy Cię, Maryjo, pod krzyżem stojąca, byśmy każdego dnia rodzili się do nowego w Bogu. I w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje, mówi Pani z Fatimy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któreś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Jezus z krzyża zdjęty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zbrodnia się dokonała. My zabiliśmy Jezusa. Rany Chrystusa palą serce Maryi, a jedno cierpienie łączy Matkę z Synem. Pieta. Tak, pieta. Woła, wzrusza i rani. Także tego, kto jest zwyczajny zadawać rany. Pieta. Nam wydaje się, że współczujemy Bogu, a tymczasem jeszcze raz to Bóg współczuje nam. Pieta, cierpienie nie jest już pozbawione nadziei i nigdy już takie nie będzie, bo Bóg przyszedł, aby cierpieć wraz z nami. A czy z Bogiem można rozpaczać? Dziecko moje, mówi Pani z Fatimy, i niech te słowa zapadną w nasze serca jeszcze raz, głęboko, byśmy w każdej sytuacji Bogu i Maryi ufali. Dziecko moje, nie trać odwagi, nie opuszczę Cię nigdy.
Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi Cię do Boga. Maryjo, pod krzyżem stojąca, dziękujemy. Któryś ze nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któreś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Jezus do grobu złożony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Życie przypomina czasem długą i smutną Wielką Sobotę. Wszystko wydaje się skończone. Wydaje się, że złe zwycięża, że zło jest silniejsze od dobra. Ale wiara pozwala nam widzieć daleko, pozwala nam dostrzec blaski nowego dnia, innego niż dzień obecny. Wiara zapewnia nas, że ostatnie słowo należy do Boga, tylko do Boga. Wiara jest naprawdę lampką, ale jest to jedyna lampa, która rozjaśnia noc świata. A jej skromne światło stapia się z pierwszymi promieniami dnia, dnia Chrystusa zmartwychwstałego. A zatem historia nie kończy się w grobie, ale w grobie wybucha. Tak obiecał Jezus. Tak się stało i stanie. Wraz z Maryją z Fatimy przeszliśmy tą drogę krzyżową. Maryjo, dziękujemy za Fatimę. Dziękujemy za świętych pastuszków, którym się objawiłaś. Za Hiacyntę, Franciszka i Lucję. Dziękujemy, że wraz z Jezusem prowadzisz nas każdego dnia do niebieskiego Jeruzalem. Któryś ze nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Panie Jezu, Wielki Piątek to dzień ciemności, dzień bezrozumnej nienawiści, dzień zabicia sprawiedliwego. Ale Wielki Piątek to nie ostatnie słowo. Ostatnim słowem jest Wielkanoc, triumf życia, zwycięstwo dobra nad złem. Panie Jezu, Wielka Sobota to dzień pustki, dzień lęku i zagubienia, dzień, w którym wszystko wydaje się skończone. Ale Wielka Sobota nie jest ostatnim dniem. Ostatnim dniem jest Wielkanoc, światło, które na nowo rozbłyska, miłość, co wszelką nienawiść zwycięża. Panie Jezu, kiedy dokonuje się nasz Wielki Piątek i powtarza się trwoga tylu wielkich sobót, daj nam mądrą wiarę Maryi, by wierzyć w prawdę Wielkanocy. Daj nam jej jasne spojrzenie, by widzieć promyki, które zwiastują ostatni dzień historii, nowe niebo i nową ziemię, już rozpoczęte w Tobie,
Jezu ukrzyżowany i zmartwychwstały. Amen. Po Twoją obronę, Maryjo, uciekamy się w każdej godzinie. Tyś naszym ratunkiem i siłą, kto kroczy za Tobą nie zginie. Po Twoją obronę, Maryjo, uciekamy się w każdej godzinie. Tyś naszym ratunkiem i siłą, kto kroczy za Tobą nie zginie. Kto kroczy za Tobą.